Witam w kolejnym filmie na kanale Akademia Wygrywania i lecimy w tym odcinku z typami na euro. Na Betfanie wprowadzili nową opcję, jaką jest BetBuilder, także będzie bardzo fajnie wytypować te spotkania. Można wybrać sobie dużo różnych opcji i możliwości. Także przechodzimy sobie do typów na euro. Przechodzimy do meczu Szwajcaria-Hiszpania, który jest pierwszym meczem rozgrywany w piątek o godzinie 18. I przechodzimy do zakładki BetBuilder, tak jak widzicie, jak to robię na filmie. Czyli góry druga zakładka, już widzicie wybrane zdarzenia, kurs 0. I żeby kurs jakokolwiek wzrosł, musicie dodać co najmniej dwa spotkania. No i to spotkanie typujemy tak, dodajemy co najmniej, że obie drużyny strzelą po bramce. Do tego powyżej 2,5 goli w meczu. Ja tutaj widzę wynik 2-1 dla Hiszpanii w regulaminowym czasie gry. No i zagramy sobie jeszcze rzuty rożne. Zagramy rzutów rożnych powyżej 8,5. Wydaje się to dość ryzykowne, ale tak naprawdę wystarczy jeden rzut rożny, żeby było za chwilę trzy kolejne z rzędu. Także rzuty rożne to jest, jak już jeden jest, to w bardzo łatwy sposób można mieć trzy kolejne. No i kolejnym elementem, który zawrzemy na naszym kuponie w tym spotkaniu, będzie powyżej 3,5 kartki. To są żółte i czerwone kartki. I wydaje mi się też to bardzo realna opcja, ponieważ no będą faulowali, żeby powstrzymać szybkie ataki. Jest to bardzo ważny mecz, także faule będą na pewno. I łączny kurs jednego spotkania mamy już 7,40, przepraszam. I tutaj już mamy bardzo fajny właśnie kurs. I teraz sobie zaraz dorzucimy kolejne spotkania, bo jeszcze mamy 3 w ćwierćfinałach. Moim faworytem ogólnie na tą wygraną są Anglicy. Na drugim miejscu typowo bym właśnie chyba tutaj Hiszpanów z drużyn, które tutaj zostały. Nie, Anglia, potem Włochy, przepraszam, Anglia, potem Włochy. No i tak, Belgia, Włochy, zagramy bardzo podobnie, bo gramy obie drużyny strzelą gola. Do tego spotkania dorzucimy sobie powyżej 1,5 bramki. Wydaje mi się właśnie, że to jest bardzo możliwy remis w regulaminowym czasie gry. Przepraszam, że mi się taki język plącze, ale jest dość wcześnie, dopiero wstałem, nawet nie piłem kawy. No ale chciałem nagrać, żebyście mieli czas postawić to samo co ja. No i tutaj też zagramy sobie rzuty rożne i będzie ich powyżej 8,5, co daje nam już kurs łączny 3,80 i po dwóch spotkaniach mamy kurs łączny 28,12, także naprawdę spory. No i przechodzimy do kolejnych spotkań. Zostało nam jeszcze dwa spotkania. Anglia z Ukrainą. No i jeszcze grają Czesi z Danią. I tutaj stawiamy typowo, że wygra Dania. A w meczu Ukraina-Anglia troszkę to rozwiniemy i dodamy inne funkcje. No i tak. 1,5 bramki, myślę, że właśnie sama Anglia trafi, ale damy w ogólnym rozrachunku 1,5 gola w tym spotkaniu, powyżej 1,5. Do tego przechodzimy sobie niżej i tutaj wybierzemy sobie kolejne opcje, będą to rzuty rożne, bo kartek w tym spotkaniu niestety nie da się, ale tutaj zagramy poniżej 11,5 rzutów rożnych, co daje nam łączny kurs 1,62. No i to będzie na tyle w tym kuponie. Dodajemy w tym spotkaniu, dodajemy te wszystkie opcje na kupon. Kurs łączny 96. No i zagramy to, myślę, za 300 zł sobie zagramy. Będzie na pewno już dużo większa wygrana. Tak sami, jak sami widzicie, naprawdę bardzo fajną opcją jest ten BetBuilder, bo nawet tutaj macie multiwyniki i to również możecie uwzględnić na kuponie, co też bardzo fajnie może podbić kurs. I to jest fajne, bo czasem jest jeden mecz fajny w ciągu dnia, no i nie ma innych, no i postawicie na przykład na samą wygraną z kurs 1,50 i szkoda obstawiać, a tak możecie w jednym meczu uzbierać naprawdę fajny kurs i zagrać tylko jedno spotkanie. No i to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do rejestrowania się na Betfanie z linku w opisie, wtedy macie cashbacka do 600 zł, darmowego freebeta, no i możliwość korzystania z tej funkcji, jaką jest BetBuilder. Na razie.